trzeci gościmy z młodzieżą w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Dąbrowie Tarnowskiej z okazji Światowego Dnia Chorego. Grupa wolontariuszy z naszej szkoły nie tylko udziela się tutaj na terenie szpitala, ale też odwiedza inne miejsca, gdzie przebywają chorzy, opuszczeni, potrzebujący pomocy. Jest to Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Dom Pięknej Starości w Kupieninie, Dom Dziecka, są to też warsztaty terapii zajęciowej, gdzie przebywa młodzież niepełnosprawna. Więc w tych obszarach młodzież realizuje swoją misję bogacenia siebie, bogacenia własnej osobowości, swojego człowieczeństwa. Zgromadziliśmy się dzisiaj, by celebrować Światowy Dzień Chorego, ustanowiony w 1992 roku przez Jana Pawła II, a uroczyście obchodzony po raz pierwszy w Lourdes w 1993 roku. Dlaczego w Lourdes? Bo to właśnie Matce Bożej z Lourdes Ojciec Święty Jan Paweł II zawdzięczał cudowne ocalenie z zamachu, który miał miejsce 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie. Lourdes to święte miejsce. Począwszy od 11 lutego do 16 lipca 1858 roku 14-letnia wielska dziewczyna Bernadette Soubirous doświadczyła 18 objawień pięknej Pani. Zjawa. Ubrana była w białą suknię i biały płaszcz okrywający głowę. Przepasana w pasie niebieską szarfą, na stopach znajdowały się żółte róże. I w tym samym co róże, żółtym kolorze był jej różaniec zawieszony na ręku, a składający się z 6 dziesiątków. Wydarzenia te miały miejsce w grocie Massabielle, niedaleko Lourdes. 25 marca 1858 roku podczas 16 objawienia w Świętą Zwiastowania piękna Pani powiedziała: ja jestem niepokalane poczęcie. Matko życia, Maryjo, thank you.
po to, żeby porozmawiać, żeby potrzymać za rękę, żeby razem śpiewać, żeby razem się modlić. A z okazji różnych świąt, uroczystości przychodzimy w takich większych grupach właśnie po to, żeby wzbogacić to poprzez śpiew, piosenkę, recytację. Ale myślę, że takie najważniejsze to jest to, żeby po prostu być z tymi osobami, które tu na nas czekają. Bardzo, zawsze. Bardzo czekają, bardzo wyglądają i bardzo tak byli zadowolone. Wyczekują tutaj na nas poświęcić swój czas, odrobinę serca, odrobinę dobroci, bo no to jest dzisiaj takie ważne. W świecie, gdzie dominuje pośpiech, gdzie czasem nie ma czasu na to, żeby się zastanowić, pomyśleć o sobie. Od tego czasu do groty, w której objawiła się Matka Boża, śpieszą licznie pielgrzymi. Szacuje się, że przez ten cały okres Lourdes odwiedziło 20 milionów pielgrzymów, chorych, cierpiących i wolontariuszy. Śpieszą, by przez wstawiennictwo Maryi uprosić łaski, zdrowia, odwrócenia losu, pocieszenia, zaradzenia ubóstwu duchowemu, odejścia od nałogów, porzucenia zła czy uzdrowienia z kalectwa. Maryja wysłuchuje proszących, czego dowodem są liczne wota wdzięczności pozostawione w sanktuarium. Z otchłani ziemskiej, o Mario, do Ciebie na skrzydłach duszy modlitwę mą niosę. Gwiazdo zaranna, co świecisz na niebie. Kwiecie, co kwiatom ziemskim zsyłasz rosę. Różo duchowna, szczycie rajskiej wieży, niech Ciebie moja modlitwa dobierze. Modlitwa moja, Mario, jest łzą samą, łzą wypłakaną w nocy żalem trapioną. Otwórz jej niebo, boś jest niebios bramą. Skłoń do niej serce, boś grzesznych obroną. Anielską ręką zdejm z niej grzechu dziecko, boś jest najczystszą królową anielską. Tak łzą obmyta z mętów tego świata, niech ma modlitwa upadnie przed Tobą, oddźwierna niebios niech do Cię kołata. Niech wzruszy skruchą, rozbroi żałobą. Niech świadczy wszystkim dniom mego żywota i niech Cię wzywa jak matkę sierota. O, Matko moja, o nic Cię nie proszę, bo znasz tajniki mej duszy najskrytsze. Znasz wszystkie chęci, które w sercu noszę. Od ludzkich pragnień Twe łaski obfitsze. Więc to mi tylko użycz łaską swoją, co zgodne z niebios i co z wolą Twoją. Drugi rok już w naszej szkole mamy liceum o specjalności socjalnej. Stąd aż taki jest zamysł, żeby kształcić osoby, które będą później pracowały w tym zawodzie. Natomiast niezależnie od tego, już od kilkunastu lat młodzież pod opieką swoich opiekunów właśnie realizuje te zadania. Gabriel zwiastował, że porodzi syna. Tak odpowiedziała, wszystko się zaczyna. To za sprawą ducha z nieba wysokiego Bóg zesłał na ziemię syna jedynego. Yeah.
Królestwie Bożym święte nauczanie, chwała Jego wielka nigdy nie przeminie. Zostawił nam siebie w chlebie oraz winie. I muszę tutaj powiedzieć, że pieniążki młodzież sama zbiera poprzez różne akcje. To jest na przykład najpierw wypiek i sprzedaż ciast świątecznych. Również samodzielnie robią kanapki, sprzedają je na terenie szkoły. I za zarobione pieniążki potem urządzamy właśnie święta dla naszych przyjaciół. Robimy drobne takie stroiki. Również też paczki świąteczne, które muszę powiedzieć są ogromną radością dla pensjonariuszy Zakładu Opieki Leczniczej, bo czasem są to jedyne prezenty, które otrzymują w czasie świątecznym. Jezus powie: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.
również bardzo serdecznie dziękuję wychowawczyniom i opiekunkom i za te tak, no, bardzo piękne, aż wzruszające takie uprzyjemnienie nam tej chwili. Bardzo dziękujemy. Powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele. Jest wezwaniem również dla nas, by widzieć wokół siebie potrzebujących, często nie mających odwagi zwrócić się o pomoc, przykutych do łoża boleści przez wiele dni, miesięcy czy nawet lat. Choremu niejednokrotnie ciężko jest prosić o pomoc. Uczucie wstydu, upokorzenia, bezsilności ogranicza go. Dlatego to my, dzisiaj jeszcze młodzi i zdrowi, mamy do spełnienia misję niesienia pomocy chorym i cierpiącym. Dzisiejszy dzień jest też dobrym momentem, by wspomnieć tych, którzy poprzez realizację swojego powołania służą potrzebującym. Są to księża kapelani, personel medyczny oraz osoby zrzeszone w instytucjach i organizacjach o charakterze wspomagającym ludzi chorych i cierpiących. To jedna z najpiękniejszych misji życiowych – realizować słowa samego Pana Jezusa. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. Im dedykujemy piosenkę. Oh,
gdy myślimy o cierpieniu najmłodszych, dzieci borykających się z niepełnosprawnością czy chorobami nowotworowymi, często zadajemy pytanie, dlaczego? Ale im częściej pytamy, tym mniej możemy udzielić odpowiedzi na to pytanie. Pozostaje nam zaufać miłości miłosiernej Pana Jezusa i szukać w cierpieniu sensu swojej egzystencji. Z myślą o wszystkich chorych dzieciach wykonamy piosenkę. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy.